Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Hearts of Iron 4. Witajcie moi drodzy, oczywiście gramy komunistycznym związkiem Stanów Ameryki. No tak więc, słuchajcie, ostatnio przygotowaliśmy się do ataku na Boliwię. Sporo rzeczy się pozmieniało, troszkę zrestrukturyzowałem naszą armię. Tak więc, słuchajcie, dobra, a zaatakujemy Boliwię sobie, wypowiedzmy im wojnę. Co to jest? Nacjonalistyczny Yunan. Dobra. Dobra, zająć mi to. Okej, mamy to. Dobra, nasi sojusznicy się tam aktywowali, że tak powiem. Tutaj sobie troszkę zwolnijmy. No i do dzieła. O Jezus, ci tu uderzyli na nas. Trochę nieładnie. Dołączyła do frakcji Międzymorze? Co to jest frakcja Międzymorze? Czekajcie. Jakieś pozostałości po Polsce to są. Boliwia, Międzymorze. Międzymorze, Międzymorze, Międzymorze. Litwa? Naprawdę? Jakąś wojnę z Litwą będę miał? Dobra, tutaj nasze dywizje. Ładnie prom naprzód. No wy to raczej nie macie zbyt wielkich szans, moi drodzy. Dajcie se siana lepiej. Naszą armią niewielu jest w stanie wygrać. Dobra, wypowiedziała nam wojnę Litwa. Mam wojnę z Litwą, czajcie. Porąbało ich. Dobra, słuchajcie, ja tu po prostu... Do dzieła. Moje kochane lotnictwo. Do dzieła, do dzieła. Tak jest, wybombardować dziadów z wojny i tyle. No, słuchajcie. Nasze odrzutowce zaczęły latać nad Boliwią. Słuchajcie, wyposażyłem wszystkie nasze dywizje w saperów, więc myślę, że to nam się przyda. Bo ostatnio nam tego brakowało w Brazylii. To było straszne po prostu, jak ten konflikt się przeciągał w tej Brazylii. Dobra, tu ich zaraz będziemy mieć. Ci tu prom naprzód z tego, co widzę. Przeciwnik się wycofuje, więc to jest dobra wiadomość. Ta jest zmiażdżyć dziadów. Ciśniemy, ciśniemy na nich. O, tu od razu atak, patrzcie. Tak to się robi. Agresywnie, agresywnie, panie. Panie MacArthur. O, tu kontratak wroga. Ale szybko się przeistoczył w nasz atak. Na Boliwijczyków. Nie używamy skrzydła bezczynne, ale nie będę używał tutaj całego naszego lotnictwa, chyba was porąbało. Jak myślicie, że ja tutaj mam zamiar takie rzeczy robić? Dobra. O, pięknie. Nasze dywizje pancerne tutaj świetnie sobie radzą. Tak jest. Ile mamy rezerwistów? Ponad 3 miliony. Właściwie ponad 3,5 miliona rezerwistów, więc spokojnie. Mamy tylko częściowy pobór ogłoszony. O, tu ich pięknie ciśniemy. I nie są w ogóle w stanie nas zatrzymać. Nie są w ogóle w stanie się zorganizować na tyle, aby stawić nam odpowiedni opór. No zobaczcie sobie, nasze dywizje robią z nimi co chcą praktycznie. Zobaczmy, jakieś kontrataki Boliwijczycy tutaj kombinują coś, próbują, ale... To jest wszystko bez sensu i w ogóle bez... Ja zresztą, co ja tu będę mówił? Oni tu nie mają szans kompletnie. O Jezus Maria, co mi tam jeździ pod blokiem? Kurde, poszedłem w to, ale nie, to jest chyba ślepa uliczka technologiczna. Super ciężkie pojazdy. To był jeden wielki po prostu jakaś niedorzeczność. Czyli to, czekajcie, ja mam teraz się tu jakąś Litwą zajmować? Myślicie, że mi się chce?
Was spierdzielę. Róbcie się co chcecie, a was zajmę i tak później. Przy okazji walki z Niemcami. I ogólnie z Osią. No z Osią będzie ciężko, coś czuję, kurde. Może być, mogą być kłopoty z Osią. Dobra, tu nie ma w ogóle lotnisk, to jest smutna wiadomość. Dobra, wiecie co wy? Czekajcie. Zatrzymajmy sobie to wy. Już będziecie latać tutaj. Dobra. Damy rady tam. Co, problem z zaopatrzeniem, co? Się domyślam. A ja wiem, tu jest dużo dywizji teraz, koncentracja wojsk ma miejsce. Dobra, tutaj nowe dywizje się tworzą, to jest bardzo dobra wiadomość. Teraz tak, jak to wygląda, okej. Okay. Dywizje Marines się tworzą też, bo będziemy musieli dużo dywizji Marines mieć. Zdecydowałem się jednak rozdzielić dywizję piechoty i dywizję Marines. Ogólnie piechoty już nie używamy jako takie, tylko piechoty zmotoryzowaną. No więc to ma spore znaczenie. O, mamy lotnisko. Mamy lotnisko, moi drodzy. Nie, nie wy. Weźmy sobie tych tutaj, przepasujmy. Patrzcie. Tutaj nam na przykład Francuzi i Niemcy podesłali swoje dywizje, aby im pomóc. Widzicie? Dziady będą działać przeciwko nam. Cały czas. Cały czas będą, kurde, kombinować tak, żeby nam tutaj życie utrudnić. Nie ze mną te numery, koledzy. Dobra, jak tu idzie produkcja naszych Jacksonów? Gdzie są Jacksony? Tutaj są się niszczyciele. 56 na razie mamy. Nie chcę na razie wyposażać dywizji w te pojazdy. Średnia artyleria przeciwlotnicza, średnia artyleria... Dobra, to będzie dobre. To trzeba rozpocząć produkcję. Będziemy w to wyposażać nasze dywizje. Z czasem. No, pięknie ich tu cisnąć. Zmiażdżyć Boliwię. Następnie, słuchajcie, bierzemy się za Paragwaj. Właściwie to ja już mogę uzasadniać sobie cel wojenny. Ile to nam będzie trwało? O ja, do stycznia, naprawdę? Kupa czasu. Dobra, tam Francuzi dostali po dupskach. Tutaj Niemcy... O, Niemcy dostali swoją dywizję pancerną, patrzcie. Żeby nas powstrzymać. No ja bym jednak na to nie liczył, że wam się to uda. No dobra, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Mamy tam miażdżącą przewagę w powietrzu. O. Oni też mają wysoko postawioną deszyfrację, więc... Może nie być łatwo. Dobra, tutaj dwie nasze dywizje tylko nacierają. Ja myślę, że spokojnie damy sobie radę. Tutaj kary do terenu dostajemy. Nie, to oni dostają kary do terenu. Widocznie nie mają saperów. No, zmiażdżyć ich. Oni tu nie mają prawa bytu. Jak tu szkolenie. Ładnie. Ja wam nie wyznaczyłem miejsca. Przepraszam. I wy od razu tu do tego pana idziecie. Dobra, wystawiać się. Potrzebujemy jak najwięcej tych dywizji. Tak jest. Szkolimy się, panowie, szkolimy. Oni jeszcze nie trafią na front, spokojnie. Jak tam ta Boliwia? Co pada to w końcu dziadostwo?
A jest, La Paz jest nasze. Wpadło w nasze ręce. A tu Boliwijczycy, kurde, ostro kontratakują. Boliwia kapituluje. Wspaniałe wieści. Było zniszczyć tą dywizję pancerną niemiecką. Wiecie, czy ja przypadkiem nie jestem w jakiejś dziwnej wojnie z kimś? Z kim nie powinienem być, na przykład z Niemcami? Nie. Na razie jest w porządku. Tylko Litwa i ta cholerna Boliwia. Dobra. Okej, dobra. Zająć to i będzie spokój. Teraz tak, wasze dywizje, moi drodzy. Dobra, najpierw to zajmijcie. To będziemy myśleć, co dalej. Dobra. Mamy to! Teraz tak, ty kolego, masz mi tutaj kontrolować teraz te tereny. To jest. Ty kolego, przygotujesz się do ataku na Paragwaj. Paragwaj jest komunistyczny, dlatego to wszystko będzie trwało tutaj troszkę dłużej. Już normalnie. Ale no niestety nic na to nie... Dobra, wy tu wstrzymać loty na razie. Tak, wstrzymać loty. Ramę logistykę ogarniętą jeszcze bardziej. Dobra. To mamy. Jak to wygląda ilości? Tych mamy tylko 20. Preksonów mamy 104. Dobra, na razie sobie to zostawmy. Niech się robią. Co, wy nie wiecie za bardzo, co macie ze sobą zrobić, nie? Płynąć do portu. Teraz tak, zagarniemy sobie Paragwaj. Upadek. Towarzysze największych rewolucjonistów nazywano niegdyś zdrajcami, ale dziś mamy pewność, że sama idea rewolucji została zdradzona. Dobra, ble, ble, ble. Ogólnie uzasadnia naszą ewentualną interwencję w Paragwaju. Nasze dywizje się tu pięknie rozstawiają wzdłuż granic. No, wszystko pięknie, ładnie. Jest Peru, które kurde też trzeba będzie zająć. Ale to będzie oznaczać wojnę z Niemcami. To ja się boję. Bo tak, tu uderzymy na nich. Spróbujemy tutaj z tym Imperium Syjamskie rzucić na kolana. Zobaczymy, co zrobią Japończycy. To jest dla mnie też wielka zagadka. Tutaj są nasi sojusznicy, tak? Filipiny. Myślę, że to może zostać utracone, ale myślę, że jeśli tutaj będziemy dobrze zarządzać ogólnie naszą flotą, no to oni tutaj nie powinni przedostać. Tak mi się wydaje. Czekajcie, czy ja coś tu mogę zbudować jeszcze? Nie. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra, miejmy tu sobie to po prostu i tyle. Jak tam odbudowa? No, idzie to. Szybciutko. Rachu ciachu i po strachu. Dobra. Teraz tak, zagarnąć Paragwaj. Kiedy będziemy mogli na nich uderzyć? Styczeń, mam dopiero lipiec. Strasznie wolno to idzie. Dobra, myślę sobie tak.
Skoro mamy dopiero lipiec. Może jednak warto byłoby tutaj pomyśleć o tym, co? Dobra, uzasadnić. No, i tu będziemy mogli uderzyć kiedy? Uderzymy sobie tuż w listopadzie. Myślę, że oni się tu nie będą bronić zbyt długo. Dobra, to jest Montevideo. Ja te Montevideo chciałbym zająć jak najszybciej. Okay, ja bym tu... A, tu mamy jeszcze jedną, tu mamy czekać, tu mamy trzy floty powietrzne. Dobrze widzę. Tak, bardzo dobrze widzę. Sporo, trzy floty powietrzne, to naprawdę jest sporo. Więc was sobie przerzucimy tu. No, następnie padnie Paragwaj. Dobra, przerzucać te dywizje. Nie, jakie usuń armię, co ty gadasz do mnie? W ogóle, kolego. Bluźnisz. Dobra, te dywizje idą do Clarka na razie. Clark potrzebuje też bardzo dużo dywizji. Jest wszystko na zachodnie wybrzeże i stamtąd popłynie. Clark, czy ty już tam masz wyszkolonych swoich wszystkich żołnierzy? Tak, tak więc tobie to na razie odwołujemy. Okej, jak tam... Oja, nowoczesne... A, dobra, mamy 5,5 tysiąca czołgów ponad plan, tak? A więc spoko, myślę. Czołgów średnich mamy 27 tysięcy, o Jezus. Bombowców strategicznych mamy 648. Odrzutowych. Standardowych bombowców strategicznych mamy 1600. A czekajcie, bo wy tu chyba jeszcze używacie starych bombowców, co nie? No pewnie, bombowce strategiczne stare. Tak jest, ja wam je wymienię na nowe. Ciężkie myśliwce jakieś zdobyczne. Dobra. Okej, coś takiego. Dobra, zwykłych bombowców strategicznych już właściwie nie będziemy używać. Bo to jest bezcelowe. Ile jeszcze? Kurde, 10 listopada. Cały czas jest lipiec, przyspieszyć. Dobra, słuchajcie, do czasu aż nie będę kontrolował całej Ameryki Południowej, przynajmniej tych krajów, które są niezależne i które nie są w osi, no to nie mam zamiaru atakować w ogóle, zdzierać z osią. Jeszcze sobie wybierzemy tutaj, się wybierzemy na Kubę, na Haiti myślę i tego typu rzeczy. Co tu się dzieje? Tu jakieś dziady coś kombinują. Nie rozumiem w ogóle, czemu te dywizje się nudzą. To jest. Porozmieszczać mi je. Dobra, zresztą jest chyba okej. Już mają co robić. Dobra. Panie Clark. Pan dostał już wszystkie dywizje. Nie, to są dywizje nasze okupacyjne tutaj też. Tutaj ci Japończycy, kurde, zajęli za dużo tych wysp. Trzeba będzie zrobić z nimi porządek.
dywizje spadochronowe, rozwijać to dalej. Tutaj kurde, cały czas mi ktoś tu po prostu coś psuje. Dobra, podważamy co? Dobra, Paragwaj, okej. Dobra, ile my tu mamy okrętów? 45 okrętów już, z czego jest lotniskowiec. 3 ciężkie krążowniki. Kilka lekkich krążowników. Cała masa niszczycieli okrętów podwodnych. No i pięknie. Teraz tak, nasze dywizje... O, patrzcie, tu mamy dywizje pancerne. Przeuroczo, przeuroczo. Wiecie co, idziecie do Clarka. Tak, Clark musi mieć dużo dywizji. Więc i tyle samo, co Eisenhower w Europie. Więc to jest naprawdę sporo dywizji. Praktycznie jeszcze raz tyle, ile ma. Dobra, czy my tu mamy jeszcze coś nowego? Teraz tak, stworzymy sobie Armię Marines. Osobną zupełnie jednostkę działającą, poza jakąkolwiek zależnością. Dobra, nawołuję do wsparcia urugwajskich tych robotników. Mamy 11 głowic jądrowych. To nie jest jakoś strasznie dużo niestety. Dobra, mamy co? Sierpień, tak? Końcówka sierpnia. Radiolokacja, dobra. Robić dalej. Ulepszać, ulepszać, ulepszać. O! Bo ta Liberia zaczęła odżywać. A to sobie rozbudujmy. Paragwaj. Nie chcemy, żebyście dołączali do naszej frakcji, chcemy was zająć. Chcę być jedynym panem w Ameryce Południowej. Tu słuchajcie, mamy jakieś drobne problemy z logistyką. Zauważam. To nie jest zbyt dobre. Mamy 21 reaktorów atomowych. 5% budowy jednej głowicy dziennie. Jest naprawdę ładnie. Następna bomba będzie gotowa za 15 dni. Naprawdę zacnie, zacnie. Tu potrzebujemy więcej, bo mamy tu drobny problem ze zmęczeniem naszych dywizji. Mam myślę, że to jest też spowodowane klimatem. Chociaż niekoniecznie. Tutaj są równiny, słuchajcie, w Urugwaju, tak więc myślę, że spokojnie. Co innego, Paragwaj, gdzie są znowu lasy deszczowe. Z tym mogą być drobne problemy. Ja myślę, że i tak damy sobie radę. Czy bym tutaj mógł kogoś takiego bardziej ogarniętego wziąć? Obcanie fabryk, to mnie interesuje. Umowy, opinie, faszyści, to bani. Nie ma dobrych rzeczy teraz. Dobra, tu dywizje się szkolą. Kiedy wy zostaniecie wystawieni? Co? We wrześniu, tak? Wy? W październiku. No cóż, potrzebujemy więcej. Potrzebujemy więcej dywizji. Ach, mam zatrzymany czas, bez sensu. Dobra, jak tam idzie produkcja? Dobra, wiecie co? Tu mamy 6000 czołgów, tak? Artyleria 200, okej. Myślę, że spróbujemy je wyposażyć w nie nasze dywizje pancerne. Jony pancerne.
Dajmy sobie tak. Średnia artyleria samobieżna. Jak lepsza obrona, lepsze przełamanie, atak przeciwko żywym, atak przeciwpancerny. Dobra, na razie jeden batalion taki i jeden batalion niszczycieli czołgów. Do każdej z naszej dywizji poprosimy. No i to już cię w tysiącach sztuk zapotrzebowanie. Jak widać. Ale 5 dziennie to jest całkiem ładna ilość, jaką produkujemy. No już rezerwy zostały wykorzystane. Gdzieś po 1000 jednostek będzie potrzebnych nam. Dobra. Teraz tak, jedna sprawa, mianowicie 10 km na godzinę się będą przemieszczać się dywizja nasza. Dobra. Mamy logistyczną, mamy techniczną, mamy zwiad, saperów. To. Rozciągnąć 21. No dobra, tam. Musiałbym jeszcze sobie dorzucić batalion przeciwlotniczy do tego wszystkiego. Rozpocząć produkcję średnich artyleria pelot. Niech się produkuje. Tak, ja wiem. Gdzie tu jakieś niepokoje znowu? O, w La Paz już stacjonuje piechota nasza. Jak tu idzie z oporem, co? No, to jest taki średni ten opór przeciwko nam. No niestety, niestety. Dobra. Mamy końcówkę września. Końcówka września. W listopadzie będziemy mogli uderzyć tu, a w styczniu uderzyć na Paragwaj, tak? Dobra, te dywizje, te sprzęt niech się mi tu tworzy. Jak najszybciej. 6 niszczycieli czołgów jest produkowanych dziennie. To jest bardzo ładnie. Prawdę nie głupio, nie głupio. Potrzebuję więcej ciężarówek, tak? Będzie, że szybko się z tym uporamy, z tym zapotrzebowaniem. No, pracować. Wersję A1. Dobra, mamy holowaną artylerię rakietową. Usprawnić ją sobie. Nowoczesne, ble, ble, ble. A i tu mamy teraz dostępną rakiety, tak? Okej, my to oglądamy za sprzętem. Dobra, to jest zrobione. A jak ja bym to chciał jeszcze ulepszyć? A, niezawodność tylko, dobra. Niezawodność to słaba pociecha. Mamy uzbrojenie, opancerzenie, silnik i niezawodność. Nie o to. Goddammit, popsuło mi się. Nie, tu by to. Dalej. Pracować. Spierdzieliłem to, no. Produktywność mi spadła. Ta jest. Okej, mamy logistykę.
Kompania logistyczna. Tutaj dywizje górskie sobie poprawmy. Jak wy tu wyglądacie? O, mamy nowe dywizje dostępne, patrzcie. Wspaniałe wieści. Wspaniałe wieści. Te dywizje, moi drodzy, otrzyma... Ma 50 dywizji. Myślę, że mu to spokojnie starczy na zadania, jakie zostało powierzone. No, tam minimalnie mi to doświadczenie spadło, ale myślę, że się to nadrobią. Dobra, co my tu jeszcze szkolimy? Okej, okay, tu będzie za niedługo pierwsze dywizje Marines dostępne, gotowe do działania, wejścia do służby. 21 października już. Tu mamy problemy z zaopatrzeniem, tak? Tego już raczej nie rozbuduję. Dobra, tu... Zbudować tutaj zupełnie nowy port. Tak se myślę. Czy my tu mamy jakieś lotniska dobre, co? Mamy. Obrona przeciwlotnicza, poprawić. Umocnienia. No, rozbudować je tu po prostu i tyle. Dobra, teraz tak. Tu my to se na maksa po prostu wszystko i tyle. Dobra, Singapur będzie twierdzą. Zresztą Singapur jest twierdzą. Chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości. Se rozbudujmy. Tak jest. Okej. Okay. I sobie ogólnie ufortyfikujmy tutaj wybrzeże. Bo i tak się naszym, słuchajcie, firmom prywatnym się nudzi, no to niech się przynajmniej czymś zajmą kreatywnym. Na przykład budową umocnień wzdłuż wybrzeża. Ponieważ tego tutaj bardzo nie chcę stracić. Umocnić mi ten teren tutaj, na maksa. Okej. Okay. Co byśmy tu jeszcze mogli zmodyfikować? Na przykład to tutaj. Mam nadzieję, że to prawda, że nie będę potrzebował tych umocnień. Wyspy Salomona. Ale wiecie, no nigdy nic nie wiadomo, nie? No właśnie, to jest to. Dobra, niech się na Pacyfiku buduje wszystko. O ja, patrzcie, doszło do nieudanego zamachu stanu. Za którym stoi komunistyczny Związek Stanów Ameryki. Nie powiodło się ponownie naszej ideologii. Porciwo, dobra. No nie pykło chyba, nie pykło. Dobra, mniejsza z tym. No tak, za małe poparcie polityczne, aby dokonać przewrotu. Zapomniałem o tym fakcie. O takim szczególe. Dobra, słuchajcie, jeszcze troszkę i za chwilkę atakujemy. Urugwaj. Urugwaj ma zaledwie kilka dywizji, więc myślę, że to nie powinno nam zająć zbyt wiele czasu. Ile my tam mamy? Nowoczesne czołgi, artyleria, niszczyciele, artyleria. To jest artyleria przeciwlotnicza, 75 jednostek na razie mamy. No tutaj ta produkcja musi się rozwinąć, rozhulać dopiero. No tutaj ta modernizacja będzie troszkę trwała. Dobrze.
Okej, niech się robi, niech się robi, niech się robi. Dobra, i za chwilę uderzamy. Okej, właśnie o to chodziło. Teraz tak. Wypowiedz wojnę. No, oczywiście nasi sojusznicy także działają. Dobra. No słuchajcie, zawsze ktoś chce stanąć w obronie słabszych. I zawsze ten ktoś na tym sporo traci. No cóż, no tak wygląda to zazwyczaj w historii, niestety. Dobra, Montevideo zaraz padnie. Pod naporem naszych sił. Jeszcze im tutaj dorzućmy. No co jest? No. Do dzieła, panowie. Do dzieła, do dzieła. A jeszcze jedna ważna rzecz, czekajcie. To im trzeba pozmieniać. Zawczasu. Dobra, Urugwaj skapitulował, proszę bardzo. To była naprawdę szybka i dobrze przeprowadzona akcja. Teraz tak. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, to sobie ustawcie to po prostu na tym akwenie tu. Dobra, patrolować tutaj ten rejon. Teraz tak, dobra, to żeśmy tu zagarnęli pięknie. Tak więc teraz, moi drodzy, rozstawię się wzdłuż tej granicy. Dobra, słuchajcie, Litwa z nami zadarła, co nie? Jak oni myślą, że to im pójdzie na sucho, to są kurna w błędzie. Zablokować Bałtyk, Morze Północne i kanał La Manche. ...88 naszych okrętów. Zrobi taką blokadę, że Litwa się zesra. No i pięknie i ładnie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ty, kolego, garnizonu jeszcze tu. Dobra, następnym naszym celem będzie Argentyna, a potem Chile. Z Chile może być problem, bo tam jest, oj, ciężki teren. Same góry. Niestety. A z górami są problemy zazwyczaj. Jak tu nasze dywizje się szkolą? Ładnie, dobra. Otóż tak, te nasze dywizje. Marines. Pójdą do poddowództwo... Kogo? Niech będzie Omar Bradley. Panie Omar Bradley. Pan... Pana zadaniem będzie... rozłożenie się ze swoimi dywizjami. Na razie tak. Tu. 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 I ogólnie pilnowanie cholernych japsów na wypadek wojny.
Bo ja z japsom nie ufam. Ogólnie faszystom nie ufam. Nie mam zamiaru być jak Neville Chamberlain. Jest Pawake jeszcze do ogarnięcia. Dobra, no dobrze, że chcemy mieć 24 nasze dywizje. Na razie ma koleś 11. I to jest jedna opcja. Jeśli chodzi o nasze dywizje dywizję piechoty morskiej. Dobra, kolejne się powinny tam już szkolić, tak? No i pięknie. Więc do roboty. Mamy 17 głowic jądrowych, gdyby kogoś to interesowało. Których nie mam za bardzo zamiaru używać, chyba że będę widział, że nasze wojska sobie ewidentnie nie dają rady, no to wtedy będą one zrzucane na wroga. No tylko i wyłącznie jeśli będzie potrzeba. Mamy grudzień, moi drodzy. Zróbmy sobie to. Dobra. Muszę tu jakby, to będę musiał wziąć jakiś plan sensowny ataku tutaj na tą całą sytuację. Gdzie coś znowu się dzieje? Tutaj. Tu za cholery, no. Już ma 73 dywizje, no bez przesady. Myślę, że se da radę, jest na tyle dorosły chyba.